płaca, na szali ważąc serca błogość, bo choćbyś nie miał dokąd wracać, to zawsze wracać masz do kogo. Po co ci za łudą pościg, co wieczność w poczynaniach mierzi, gdy wszystkie dat okoliczności wiodą do życia przez akt śmierci. Pamiętaj o tym, gdy gonitwa znowu przygnała cię do kąta, że nikt się w sprawę nie uwikłał, tak by się nie mógł z nich wyplątać. Pamiętaj o tym, gdy gonitwa znowu przygnała cię do kąta, że nikt się w sprawę nie uwikłał, tak by się nie mógł z nich wyplątać. Na horyzoncie świetlna raca prowadzi cię ku nowym brzegom, i choćbyś nie miał dokąd wracać, to zawsze wracać masz do czego. Lepszego ciebie nie ulepię, wyszedłeś wszak mi znakomicie, więc najpierw znowu wróć do siebie, by stamtąd wyjść po wieczne życie. Pamiętaj o tym, gdy gonitwa znowu przygnała cię do kąta, że nikt się w sprawy nie uwikłał, tak by się nie mógł z nich wyplątać. Pamiętaj o tym, gdy gonitwa znowu przygnała cię do kąta, że nikt się w sprawę nie uwikłał, tak by się nie mógł z nich wyplątać. Tak by się nie mógł z nich wyplątać. Poezja śpiewana króluje dzisiaj w czwartkowym studiu na tarasie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze środka, dzisiaj pogoda troszkę popsuła nam plany tarasowe, ale myślę, że zrekompensują to wszystko nasi wspaniali goście, a wśród nich Sylwester Bernaciak, którego już Państwo usłyszeli. Myślę, że ta muzyka idealna na dzisiejszy czwartkowy wieczór. Nie ma już upału, gdzie niegdzie pada, można się zadumać i można się na chwilę zatrzymać. Przez najbliższą godzinę zatrzymamy się przy ważnych tematach i ważnych wydarzeniach z regionu. A my już za chwilę spotkamy się z naszym artystą. Tak wygląda właśnie Lublin, drodzy Państwo, w czwartkowy wieczór, a my rozmawiamy już z dzisiejszym naszym artystą. Sylwester Bernaciak jest z nami z Janowa Lubelskiego. Dobry wieczór, dzień dobry. No, zaczarował nas Pan na początku programu, za chwilę kolejne utwory. Dlaczego poezja śpiewana? Skąd się wzięła w Pana życiu? Poezja śpiewana to taka odpowiedź na trudności życia codziennego. Tam odnajduję te rzeczy, które w życiu codziennym, tak na pozór, idąc ulicą, słuchając muzyki, nie odnajduję. A w poezji Buszmana odnalazłem to coś, co daje taką radość, wyciszenie, i tym wyciszeniem chciałbym się z Państwem podzielić. Można się właśnie zadumać, troszkę zatrzymać na chwilę, prawda? Liczy się muzyka, liczą się dźwięki, a liczą się słowa, prawda? I w przypadku utworów, które Pan wykonuje, te słowa mają bardzo duże znaczenie. Jest to bardzo, mają bardzo
bardzo duże znaczenie. Celowo wybrałem poezję Krzysztofa Cezarego Buszmana, dlatego że ja sam nie potrafię pisać, ale gdybym mógł pisać, pisałbym tak jak właśnie Krzysztof. I dlatego stąd wszystkie utwory, które są zawarte na dwóch moich płytach, są... A właśnie, mamy i płytki. Do wierszy Krzysztofa Cezarego Buszmana. Drodzy Państwo, te płyty Zestrojenie, również warto się z nimi zapoznać. Sylwester Norbert Bernaciak. Dzisiaj nam tutaj pięknie gra i śpiewa i można się przy tym rzeczywiście zatrzymać. To teraz widzę, według scenariusza mam piękną piosenkę Tak ci życzę życzliwe, tak panie Sylwestrze? Tak, tak ci życzę życzliwe. Dobrze, drodzy Państwo, słuchamy. Sylwester Bernaciak, zabieram mikrofon i oddaję Państwa w przepiękną muzykę, w przepiękne dźwięki poezji śpiewanej z Janowa Lubelskiego. Niepokój, nie daj głowy zaprzątać domysłom, nie wyrokuj na siebie wyroku. Musisz trwogę na stałe wyplenić, niech ci ruin przyszłości nie roi. I nie szukaj już miejsca na ziemi od początku, wszak jesteś na swoim. Obudź siłę, co w tobie drzemie. Czas już życie czynem wymościć. Bo jak już zapaść się pod ziemię, to nie ze wstydu, a starości. Obudź siłę, co w tobie drzemie. Czas już życie czynem wymościć. Bo jak już zapaść się pod ziemię, to nie ze wstydu, a starości. Klęską przejęte, że to co było takim być miało, że wnet fragmentów wyrwane strzępy złożą się w jedną o tobie całość. I nagle dojrzy z lat perspektywy, że tkwi zalążek przemiany w klęskach, że póki jesteś do bólu żywym, zawsze cię dzieli krok od zwycięstwa. Drzemie. Czas już życie czynem wymościć. Bo jak już zapaść się pod ziemię, to nie ze wstydu, a starości. Obudź siłę, co w tobie drzemie. Czas już życie czynem wymościć. Bo jak już zapaść się pod ziemię, to nie ze wstydu, a starości. Nie ze wstydu, a starości. To nie ze wstydu, a starości. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Czwartkowe studio na trasie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w każdy czwartek o 19 w TVP 3 Lublin. A żegnamy się oczywiście muzycznie. Dziś poezja śpiewana, Sylwester Bernaciak z Janowa Lubelskiego umili nam wieczór. Też polecam, zatrzymajcie się Państwo na chwilę i wracajcie do naszego programu. Do zobaczenia. Dziękuję. Powiedz proszę mi człowieku, ile się w chwili mieści czynów, z ilu się chwila składa sekund i czy trwać może kilka minut. Jak zmierzyć swej nadziei całość, jaką się miarą mierzy wiara, czy zrobić wszystko to za mało, by można bardziej się postarać. Czy będzie kochał nieudacznie ten, kto od siebie wpierw nie zacznie? I czy sumiennie wciąż należy w swe wątpliwości wiernie wierzyć?
będzie kochał nieudacznie ten, kto od siebie wpierw nie zacznie. I czy sumiennie wciąż należy w swe wątpliwości wiernie wierzyć. Pan rozlane mleko, gdy za tą chwilą tęsknię, no bo czy mogę być aż tak daleko, bym nie mógł być za chwilę obok? Czy chwile twego roztargnienia wciąż umykają ci bezwiednie? I ile ich masz do stracenia, gdy ja już nie mam ani jednej? Czy będzie kochał nieudacznie ten, kto od siebie wpierw nie zacznie? I czy sumiennie wciąż należy w swe wątpliwości wiernie wierzyć? Czy będzie kochał nieudacznie ten, kto od siebie wpierw nie zacznie? I czy sumiennie wciąż należy w swe wątpliwości wiernie wierzyć? Wątpliwości